samo południe przy pomniku Ulotka w Kutnie odbyły się uroczystości upamiętniające 35. rocznicę wprowadzenia stanu wojennego w Polsce. 35 lat temu komuniści wypowiedzieli wojnę Polakom, chcąc zniszczyć Solidarność, złamać niepodległościowe i społeczne dążenia narodu, chcąc pozbawić nas nadziei, a przede wszystkim chcąc ratować władzę, ówczesna partia komunistyczna sięgnęła po terror wojskowy i policyjny. 13 grudnia 1981 roku Wojciech Jaruzelski ogłosił wprowadzenie stanu wojennego na terenie całego kraju. Wiadomość ta zaskoczyła Polaków. W groźno-grudniową niedzielę zaszokowani i przerażeni zobaczyli na ulicach miast i przed bramami większych zakładów pracy pojazdy wojskowe, czołgi i patrole. Wyłączono telefony, wprowadzono cenzurę i godzinę milicyjną. Zmilitaryzowano wiele zakładów pracy i rozwiązano wszelkie organizacje społeczne. Rozpoczęły się prześladowania. Specjalne oddziały milicji brutalnie wkraczyły do domów działaczy Solidarności, jak i innych organizacji związkowych i społecznych. Rozpoczęła się akcja internowania działaczy związkowych, intelektualistów oraz wszystkich tych, co do których istniało podejrzenie, że przebywając na wolności nie będą przestrzegać praw stanu wojennego. W 35. rocznicę wprowadzenia w Polsce stanu wojennego w imieniu społeczeństwa miasta Kutna składamy najwyższy hołd i szacunek wszystkim działaczom opozycji za męstwo oraz odwagę w obronie godności i wolności. Pamiętając o tragicznych wydarzeniach, które dotknęły mieszkańców naszego miasta, wyrażamy uznanie dla osób organizujących opór i czynnie sprzeciwiających się represjom totalitarnego systemu. Jest to powodem do dumy i szacunku. Dlatego dzisiaj, żyjąc w niepodległej Rzeczypospolitej, pamiętamy o ich zaangażowaniu w walce o lepszą przyszłość naszej ojczyzny. Ruch Solidarności wyzwolił poczucie własnej wartości, godności oraz świadomość praw, jakie przysługują każdemu człowiekowi, szczególnie prawa do wolności. Idea Solidarności przetrwała trudne czasy, doprowadziła do przemian politycznych, do odzyskania podmiotowości i wolności narodu. Naszym obowiązkiem jest dbałość o pamięć, aby obecne i przyszłe pokolenia nigdy nie zapomniały o kutnowskich działaczach podziemia i opozycji demokratycznej, którzy z poświęceniem podjęli walkę o wolną Polskę. Złożenie kwiatów pod pomnikiem Ulotkom to nie jedyny punkt obchodów. W starostwie powiatowym odbył się także program edukacyjno-artystyczny o godzinie 16 w Sanktuarium Maryjnym w Głogowcu msza święta w intencji prześladowanych działaczy Solidarności, a o godzinie 17.30 program słowno-muzyczny w Państwowej Szkole Muzycznej w Kutnie.